24 marca wspominamy świętego Oskara Romeo i Galdames. Urodził się 15 sierpnia 1917 roku w miasteczku Ciudad Barrios w Salwadorze. Był trzecim z ośmiorga rodzeństwa. Ochrzczony był 11 maja 1919 roku. W wieku 4 lat poważnie zachorował, wyzdrowiał, ale dotychczas żywe, wesołe dziecko jakby zamknęło się w sobie. Stało się zamknięte i poważne. Od dzieciństwa pomagał rodzicom. Z rodzinnego domu wyniósł umiłowanie modlitwy, szczególnie anioła pańskiego i różańca, które wpoiła mu matka. Gdy miał 11 lat, przyjął pierwszą komunię świętą. Miejscową szkołę ukończył w wieku 12 lat. Z powodu ubóstwa rodziców podjął pracę zarobkową u stolarza. Ponieważ już wtedy pragnął być kapłanem, po pewnym czasie kontynuował naukę w szkole prowadzonej przez księży klaretynów, a potem w seminarium jezuickim w stolicy kraju, San Salvadorze. Tam rozwijał także swój talent muzyczny. Widząc jego zdolności, po pół roku studiów przełożeni wysłali go do Rzymu, gdzie skończył studia zwieńczone doktoratem. Święcenie kapłańskie przyjął 4 kwietnia 1942 roku. Po powrocie do kraju najpierw pracował w parafii, później został rektorem seminarium duchownego w San Salvadorze, dyrektorem wydawnictwa diecezjalnego i sekretarzem Episkopatu Ameryki Środkowej i Panamy. Był związany z ruchem Opus Dei. Bliska mu była duchowość ignacjańska. Był cenionym duszpasterzem. Jego homilie transmitowało 5 stacji radiowych. W 1970 roku został biskupem pomocniczym w San Salvadorze, a 4 lata później biskupem diecezjalnym w Santiago de Maria. W 1977 roku papież Paweł VI mianował go arcybiskupem metropolitą San Salvador. Kierował nią w okresie bezwzględnych rządów junty wojskowej, której bojówki dopuszczały się wielu okrucieństw wobec narodu salwadorskiego. Każdego miesiąca ginęło wówczas około 3000 osób. Szybko stał się rzecznikiem tych, których pozbawiono głosu, ziemi i wszelkich praw. Stanął po stronie ubogich. Walczył o prawa człowieka w ojczystym Salwadorze. Odważnie krytykował przejawy niesprawiedliwości. Potępiał akty przemocy obu stron rozdzierającej kraj wojny domowej. Wielokrotnie apelował do władz o powstrzymanie przemocy. Utrzymywał kontakty z rodzinami pomordowanych. Uważał, że nie może milczeć, że jego zdecydowany głos może uratować życie wielu następnych ofiar. Apelował też do możnych tego świata, w tym do prezydenta Jimmy'ego Cartera, o wstrzymanie pomocy wojskowej i ekonomicznej dla junty. W jednym z listów pisał: Panie prezydencie, w ostatnich dniach pojawiła się informacja, według której pański rząd miałby rozważać możliwość poparcia junty. Jeżeli rzeczywiście pragnie pan bronić praw człowieka, proszę zakazać udzielenia militarnego wsparcia rządowi Salvadoru i zagwarantować, że pana rząd nie będzie interweniował bezpośrednio lub pośrednio. Mam nadzieję, że pana poglądy religijne i osobista wrażliwość na respektowanie praw człowieka skłonią pana do przyjęcia mojej prośby, co pozwoli uniknąć dalszego rozlewu krwi w tym cierpiącym kraju. Z poważaniem, Oskar Romero. Wojskowych błagał: bracia, jesteście z tego samego ludu co i my. Zabijacie waszych braci i wieśniaków. Człowiek może dać wam rozkaz do zabijania, ale więcej musi znaczyć dla was prawo Boże, które mówi nie zabijaj. Żołnierz nie jest zobowiązany do posłuszeństwa wobec prawa, które jest sprzeczne z prawem Bożym. O łamaniu praw człowieka w swoim kraju informował Stolicę Apostolską. Dwukrotnie nominowano go do pokojowej Nagrody Nobla. Sam był człowiekiem bardzo skromnym. Zdawał sobie sprawę z tego, że jako osoba niepożądana w kraju może być zgładzony, jak jego przyjaciele. Świadomie przygotowywał się na śmierć. Potwierdzeniem mogą być testamentalne słowa: powierzam opatrzności serca Jezusowego całe moje życie i przyjmuję moją śmierć. Nie zamierzam nadawać jej intencji, choć chciałbym, żeby była dla rozwoju mojego kraju i rozkwitu naszego Kościoła. Serce Chrystusa będzie umiało dać jej taki cel, jaki chce.
W imieniu Boga, w imieniu ludu umęczonego tak długim cierpieniem, którego skargi wznoszą się do niebios i każdego dnia są większe, proszę was, błagam was, rozkazuję wam w imieniu Boga, zaprzestańcie represji. Te dramatyczne słowa arcybiskup Oscar Romero skierował do władz Salwadoru 23 marca 1980 roku. Następnego dnia w kaplicy Szpitala Onkologicznego Opatrzności Bożej w San Salvador, przy którym mieszkał, przewodniczył mszy świętej, odprawianej za zmarłą matkę swego przyjaciela. Homilię zakończył słowami: wiemy, że nikt nie umiera na wieki i że ci, którzy swe zadanie spełnili z głęboką wiarą, nadzieją i miłością, otrzymają koronę chwały. W tym duchu módlmy się za panią Saritę i za nas samych. Po homilii padł w jego stronę śmiercionośny strzał. W jego pogrzebie uczestniczyło ponad 100 tysięcy osób. Zapamiętano go jako człowieka modlitwy, człowieka Bożego, człowieka Kościoła, umiłowania tradycji. Jednym z przejawów jego wiary było to, że z własnego wyboru stanął wśród ubogich, wiedząc, że Królestwo Boże, jak mówił Jezus, jest wśród najuboższych. Jego postępowanie nie było właściwie rozumiane nawet przez członków Kościoła i jego bliskich. Papież Jan Paweł II w dniu śmierci arcybiskupa Romero nazwał go gorliwym pasterzem. Dwa dni później powiedział: został zamordowany człowiek, który dołączył do już zbyt licznego szeregu niewinnych ofiar. Zamordowany został biskup Kościoła Bożego w czasie pełnienia swojej uświęcającej misji, w czasie sprawowania Eucharystii. Cały Kościół cierpi przez tego rodzaju niegodziwą przemoc. Papież nazwał zabójstwo arcybiskupa odrażającą zbrodnią. W czasie wizyt w San Salvador dwukrotnie modlił się przy jego grobie znajdującym się w katedrze. Beatyfikowany został 23 maja 2015 roku w San Salvatore przez papieża Franciszka, a kanonizowany 14 października 2018 roku w Rzymie także przez papieża Franciszka. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Oskar aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.